P i DD. I DD. Siema! Mam nadzieję, że Sylwester spędziliście hucznie. Ale nie, ja nie idę za schematami, nie narysuję dziś sylwestrowego rysunku, a przyszedłem się raczej pochwalić moim nowym przybytkiem dzięki SIS, a jest to szkicownik. A tak w ogóle, jeżeli chcecie zobaczyć mój najgorszy szkicownik ever, w którym są moje najbardziej kompromitujące rysunki, to zostawcie 50 łapek w górę. Myślę, że to jest taka rozsądna liczba i wam pokażę i się skompromituję przy okazji. Szkicownik ten jest z firmy Canson w twardej oprawie. 98 kartek. Jego gramatura to 100 gramów na metr kwadratowy, więc kartki są dość cienkie, lecz do szkiców wystarczy. Jest to format A5. Tą naklejkę z przodu można z łatwością odkleić i nakleić swoje motywujące hasło. I mam szczerą nadzieję, że uda mi się go wypełnić, ponieważ w moim przypadku zwykle wypełnianie szkicownika wygląda w ten sposób. O mój Boże, ale super, wypełnię go w całości, a potem zrobię sketchbook tour. O, tak, to jest super pomysł, tak. No typowo. A ilość kartek mi no nie pomaga. Tak więc skoro wam mniej więcej przedstawiłem ten szkicownik, to może przejdźmy do mojego pierwszego rysunku, a raczej szkicu. Dzisiaj po raz pierwszy i nie wiem czy nie ostatni pokażę wam jak robię szkic od zera. Co prawda już wcześniej na innej kartce zrobiłem szkic, ale on jest taki bardzo wstępny i próbny, bym po prostu wiedział do czego się odnosić i jak to ma wszystko w rezultacie wyglądać. I pokazuję wam dzisiaj jak tworzę szkic, dlatego że cały ten rysunek tak naprawdę będzie miał charakter szkicowy. Użyję dzisiaj tylko jedynie ołówka automatycznego, no i oczywiście gumki. Ale to chyba tak oczywiste, że nie muszę o tym mówić. Generalnie rysunek jest wyobraźni, lecz do narysowania pozy wykorzystałem rewkę z Pinteresta. Gdyż poza oraz anatomia człowieka to jest moje nemezis czy coś tam i po prostu muszę na tym dużo jeszcze popracować i poćwiczyć, bo no... jest dość kiepsko, chociaż ten rysunek nie wyszedł wcale najgorzej, jeśli chodzi o anatomię. Dlatego przy rysowaniu pozy czy też całej postaci wykorzystuję rewki. I wam też to polecam, ponieważ jeżeli będziemy uczyć się tylko jedynie z wyobraźni, to możemy wyrobić sobie złe nawyki. No i z anatomią może być wtedy rzeczywiście słabo. Powiedziałem wcześniej, iż szkicownik ten nadaje się do szkiców. W ogóle masło maślane wyszło trochę. Chociaż w moim mniemaniu mogłyby być one trochę grubsze, około 150 gram, myślę, że wtedy byłyby trochę lepsze. Ale mimo to nie jest źle, a nawet jest w miarę dobrze. Z pewnością i bez obaw użyłbym w nim markerów, bo kartki są wystarczająco cienkie. A tak by the way, to ona teraz wygląda trochę jak chłopak, ale to się zmieni, wierzcie mi. Dobra, lecim dalej. Lecz w tym przypadku podłożyłbym raczej pod stronę jakąś dodatkową kartkę, żeby nie pobrudzić innych stron. Ale jako, że jest to szkicownik, w ogóle możecie liczyć ile razy powiedziałem w tym odcinku szkicownik, bo na pewno było to dość wiele razy. Także no, jako że jest to szkicownik, to postanowiłem, że będę w nim wykonywał takie luźne szkice, oczywiście takie dopracowane, żeby były one jednak ładne. Wykonywać się będę różnie, raz kredką, raz ołówkiem, ale myślę, że przeważająco raczej ołówkiem. Wiecie, najwygodniej, nie muszę temperować. Ach, te lenistwo. Jeśli chodzi o format, to A5 bardziej lubię, ale nie będę narzekać, najwyżej będę rysował na środku kartki. Mimo to, że kartka ma tylko 100 gram, to o dziwo jest bardzo dobrze, ponieważ się nie gniecie, jak gumkuje w jednym miejscu, to też się tam nie robi jakaś dziurka, nie zdrapuje się ten papier. No generalnie kartka jest taka dość zwięzła i sztywna, można by powiedzieć. Postać, którą maluję, to nie jest to hybryda Anny i Elzy, nope. Chociaż wiem, że na koniec jest ona bardzo podobna do tych dwóch osobników, gdyż dodatkowo dorysuję jeszcze jeden element, który sprawi, że już w ogóle to będzie się kojarzyć z tą bajką. Nie, sorry, filmem animowanym.
Ale nie, to jest zwykła dziewczyna z mojej wyobraźni, której troszeczkę zimno, ale się uśmiecha, bo jest fajnie. XD. Jeśli chodzi o tą czapkę, to stwierdziłem, że w stosunku do reszty tej postaci jest ona trochę za ciemna, więc ten dół czapki zmieniłem na futerko, takie jak jest na ubraniu. W ogóle zapomniałem powiedzieć, ale jako że ten rysunek jest wykonywany w stylu szkicowym, no to cieniuję również tą postać takimi kreseczkami, co według mnie podkreśla charakter tego stylu. No i czas na dorysowanie tej tajemniczej rzeczy, o której mówiłem, a jeśli jeszcze jej nie rysuję, to za chwilę ją narysuję. A miałem na myśli magicznego płatka śniegu, który ją okrąża, owija, otula. Nie wiem jak to dokładnie określić, ale myślę, że sami to widzicie. I to jest ten motyw, który tak bardzo mi się kojarzy z Frozen. Zaś praca jest już gotowa i koniecznie dajcie znać, co o niej myślicie. I czy chcecie więcej takich filmów na kanale? Tak, mam nadzieję, że moje szkicowanie od zera wam się spodobało. Wątpię, żeby to się jeszcze powtórzyło kiedyś na tym kanale. Ale jeżeli zostawicie dużo łapeczek w górę, no to może jeszcze kiedyś coś takiego powstanie. Przypominam wam również o subskrybowaniu tego kanału oraz wpadaniu na mojego Instagrama. No i my widzimy się w następnym filmie. Cześć!